magazyn katolicki. Katolicki głos w Twoim domu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Narodził się Zbawiciel, świata Odkupiciel. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu katolickiego. Tym większa radość nasza, że w tym okresie świątecznym możemy gościć w Państwa domach. Narodził się Bóg, człowieka Odkupiciel, małe dziecię w żłobie, którego witaliśmy w świątyniach, przyszedł na świat, stał się człowiekiem, aby nas odkupić. Jedną z tradycji, które towarzyszą przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, są jasełka, przedstawienia i inscenizacje o Bożym Narodzeniu. Dlatego w dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia jasełek, przedstawienia, które specjalnie dla Państwa przygotowały dzieci ze świetlicy środowiskowej Zapiecek przy ulicy 3 Maja we Włocławku, przy współpracy z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w naszym mieście oraz młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych we Włocławku. Bardzo serdecznie zapraszam. Czy już mamy żubek? Czy już jest stajenka? Kamila, Natala, Sara, przyjdźcie, bo się zbliża Boże Narodzenie. Przyjdźcie na naradę, bo najlepiej radzić się razem wszędzie w przyjaznej gromadzie. Jesteśmy. Witajcie, siądźcie sobie wygodnie. O, jak tutaj miło. Ana, wróżyła się dzisiaj zrobiła. Wiktor, już pora na nią. A jak będzie ładnie, gdy Białośnieżka na ziemię upadnie. To się będzie jeździć na samotka z góry. Ziu! A czyż o święta pomyślał z was który? Dla mnie te święta najwspanialsze na świecie. Dar pod choinką, bo słodyczy wszędzie. Nie ciesz się tak z góry, może nic nie będzie. A jakie pierniki piecze nasza mama? W zeszłym roku Anka zjadła wszystkie sama. Wstyd nas tam wypyta. Może tak nie było, żeby choć jeden piernik nam zostawiła. Nie skarżcie, nie skarżcie. Tylko pomyślcie, co zrobić z okazji tych świąt. Urządźmy jasełka. Jasełka wspaniale! Zaprosimy gości, by się przyglądali. Ja będę pasterzem. Ja też pasterzem. Ja chcę być Józefem albo Herodem. Ja chcę być Marią. Nie, to ja nią będę. Ja będę, nie one. A ja jestem Anią. O proszę, popina. Najwyżej nim będziesz tylko przez godzinę. Ojej, Michał, Anioł, a to ci zabawa. Co, tylko dziewczyny mają takie prawa? Dość tego hałasu. Usiądźmy w kole, obmyślimy rolę. Tak urządzić trzeba, by było jak żywy. Jakbyśmy byli w Betlejem prawdziwym. Musi być wspaniale wszystko w srebrze, w złocie. Na koronach królów, klejny przy klejnocie. Na niebieskich skrzydłach, pióra jak wystarczy. Szczerą złotą gwiazdę przyczepię na czole. Hej, kolenda, do roboty, dalej! Będą mieli radość dorośli i mali. Zbudujemy szopki ściany, w środku szopki żubek mały. By dzieciątko ukochane jak najlepiej wśród nas miało. By dzieciątko ukochane jak najlepiej wśród nas miało. Przystroimy się wspaniale, jak dwór króla największego. Niech zamieszka u nas.
się tutaj szykuje. Dobrze, pomóc możemy. No to radość dla nas, gdy przy żłóbku zbiera się gromadka kochana. Co pani o tym myśli? Ja już wiem, co zrobię. Śliczne szafki różowe ubiorę je obie. Panie drogie, ja sam z tego mam zgubawę. Moje panie kochane, to poważna sprawa. Ja bym nie stroiła w takie szatki drogie. Przecież szopka i żłóbek były tak ubogie. Ależ proszę pani, nie wypada tak mówić. Mam to dziecku radości w takie święto odmówić? Mam tej małej nie stroić, gdy wygląda jak Ala. Niech ją widzą i słyszą, niech dzieciaka pochwalą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Widzę, że szopka w robocie. Święta już niedługo. Pora ksiądz przyszedł, bo my tutaj w kłopocie. Przecież nad każdą rzeczą trzeba się zastanowić, jaką szatę miał Herod. Czy brązową, a może lepiej żółtą? Nie, Ania, mówiłam, najlepiej czerwoną. Widzę, że wszyscy pilnie tu pracują, że się przy szopce trudzą, że jasełka obmyślają i stroje robią. Czy coś się zapomniało? Czegoś nie zrobiło? Wszystko pięknie, wszystko cudownie, ale czy wiecie, jak było naprawdę? A było to tak. Bardzo dawno temu, w ogromnej biedzie, w pasterskim żłobie, narodził się chłopiec. Na imię miał Jezus. Kto dobrej woli, niech się cieszy. Dla niego Bóg się rodzi. Przyjdą pasterze i staną w koło. Zaniosą w świat tę wieść wesołą. Niech się dziś dla nas wszystkich stajenka otworzy. Przyjdźcie tu wszyscy, starzy i młodzi, aby przypomnieć sobie, jak to przed laty Bóg się narodził w ubogim i nichym żłobie. Niech się otworzy niebo przed nami, jasnością światła zalane. Nagle z nieba wysokości sfrunął anioł pełen blasku jasności. Przestraszyli się pasterze anioła, który przemówił do nich te słowa. Nie lękajcie się, pasterze moi mili, bowiem z wielką zwiastuję wam radość. Oto wreszcie doczekaliście chwili, która ludzkim pragnieniom czyni zadość. Przylecieli aniołowie na ziemię do miasteczka żydowskiego Betlejem, gdzie w nocy mroźno, o północy, pasterze pilnowali swoich owiec. Nie czas nam się przebywać w niebie, gdy Bóg na ziemi się rodzi i nam, dziecinie, hołd złożyć trzeba, śpiewem nędzę osłodzić. Oto narodził się Zbawiciel w Betlejem w ubogiej stajence. On to świata całego Odkupiciel. I my także przybyliśmy ci z nieba, by powitać dzieciątko jak trzeba. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żółka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Aniołów zwiastujących tę nowinę zbudził nagle ze snu pasterzy. Pasterze nagle zdziwieni i wprost oczom własnym nie wierzą. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje.
także coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Biedny leżał mały Jezus stajęce, mróz na dworze, a on cały nagiusieńki, więc go matula jego miła siankiem pachnącym okryła. Na ten widok, tak żałosny i tkliwy, pastuszkowie swoje serca otworzyli. Może czasem z tych serduszek tak gorących trochę ciepła wejdzie do stajenki niechcący. Może czasem swoim śpiewem wdzięcznym i chorzym rozgrzeją, rozradują dziecinę Bożą. Rzućmy budy warty stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem chłopak. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kosycie ciągle śpiew. Pasterze nawet aniołów rozczulił i oni zapragnęli czymś dzieciątko otulić, widząc je tak biedne i nagie, ale nic nie posiadali, więc mu tylko piosnkę rzewną, piosnkę piękną zaśpiewać. Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me piesidełko. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go matulu z płaczu utulaj. Aniołów słodka i cicha, maleńkiemu Jezusowi oczy zamyka, już śpi. Ale nad dzieciątko nadciekają czarne srowiogie chmury. Gdy się Jezus na świecie zjawił i całą ludzkość wybawił, król Herod w państwie żydowskim panował. Był to król srogi i mściwy, okrutnie władzy swej chciwy. Sprytem, podstępem zabrał tron, by tylko krajem rządził on. Kto mu w rządzeniu zagrażał, tego śmięcia karać kazał, by tylko on panować mógł. Kto mu na drodze, ten mu wróg. Kazał zabić swego syna, zadusić żonę jedyną. I tak król Herod okrutny panował w tym kraju smutnym. Co tam słychać jest na świecie? Mówcie otwarcie, bo zaraz zginiecie. Czy nikt nie czyha na moje życie? Dawno już, dawno nie widziałem krwi. Co słuchać w kraju? Powiedzcie mi. O panie i władco, jacy trzej królowie przybyli do miasta i pragną tobie wizytę złożyć. Lecz oni tu przyszli do tej okolicy całkiem innej misji, bo chodzą po świecie i wciąż się pytają, czy ludzie przypadkiem nie znają jakiegoś króla, który właśnie narodził się. I ma lud nas wyswobodzić, królu i władco, od panowania twego. To mi wystarczy, dość tego dobrego, a więc na moje dziecię targnąć się pragnie to królewskie dziecię. Gdzie ono mieszka? Gdzie jego pałace? Mówcie co prędzej, bym zaraz je stracił. Panie i władco, nikt z nas tego nie wie, lecz żebyś dłużej nie pchał w swoim gniewie, mamy tu księgę w królewskim pałacu, w którym jest mowa o przyszłym Mesjaszu. Co ma się narodzić właśnie w tym czasie? Niech ona wytłumaczy te trudności nasze. A więc czytajcie proroctwo owe. Może się z nią go o tym królu dowie. Oto, w mieście Betlejemie, na przyjdzie was król na dnie. Ma się urodzić w
ale będzie to król wielki, co usunie złości wszelkie. Będzie zwany Zbawicielem. Dość tych proroctw! Działać trzeba, a nie o tym królu śpiewać. Co mi berło ukraść chce? Lecz mu się nie uda, nie. Sprowadźcie mi królów owych, by zasięgnąć wieści nowych. Już się będą twoje słowa. Oto mam przejdź drogę. Heroda ogarnia wściekłość i trwoga, że ledwie się może utrzymać na nogach. Lecz wobec królów hamuje swe złości i tak się odzywa do dostojnych gości. O mili królowie, skądżeście tu przybyli? My, z dalekich krain, za gwiazdą wyszli, by zobaczyć maleńkiego Jezusa Narodzonego w mieście Betlejem. Dary niesiemy jemu, by mu dać z ochotą mirę i kadzidło, także i to złoto. By dziecina się cieszyła i nas pobłogosławiła na żywota drogę. Więc się udajcie do Betlejemu, by się pokłonić dzieciątku temu. A gdy siedzibę jego znajdziecie, przyjdźcie i o tym nie oznajmijcie, abym i ja mógł z całą swą świtą owo dzieciątko królewskie powitać. Trzej królowie przez anioła ostrzeżeni postanowili jednak drogę powrotu zmienić, by nie wracać do Heroda. A Herod na próżno czeka na królów i pieni się, i wścieka. Jestem duchem złowrogiej mocy i przyszedłem, by służyć ci pomocą. Martwisz się, że dziecię nowonarodzone może ci zabrać berło i koronę? Ja zawsze potrafię doradzić. Ja kazałem ci żonę i dzieci zabić. Tak i teraz mam pewien plan, który od bram piekła jest mi dany. Nie słuchaj go, król Herodzie. On twą duszę chce omotać i zwodzić. Jam jest duch prawdy, duch dobroci, miłości. To dzieciątko nowonarodzone nie pragnie zabrać ci twojego tronu. Królestwo, królu Herodzie, nie jest z tego świata. Zamilknij, zamilknij sumienie. Niech cię otoczą piekielne płomienie. Niech z płomieni zbrodnia się zrodzi, by się od dzieciątka oswobodzić. Nie słuchaj go, królu Herodzie. On twą duszę chce omotać i zwodzić. Milcz, zamilknij, duchu światłości. Niech się przeleją tamy podłości. Niech na mocy piekielny zew przeleje się niewinna krew. Ach, Herodzie, królu Herodzie, zaprzestań we krwi ludzkiej brodzić. Tylko wtedy ocalisz tron, gdy tam w Betlejem zginie on. Ach, Herodzie, królu Herodzie, zaprzestań we krwi ludzkiej brodzić. Tylko wtedy będziesz królem jedynym, gdy dzieciątko niewinne zginie. Nie wiem, gdzie szukać tej dzieciny. A więc każ zabić wszystkie dzieci niewinne. Między nimi będzie także i ono. Wtedy już nikt nie pozbawi cię korony. Muszę natychmiast do dworza się dostać, aby spełnili ten okrutny rozkaz. Ten straszny mord małych dziatek uczynił wielki płacz matek. Płakały, lamentowały, że dzieci swe postradały. Okrutny królu Herodzie, na co ten smutek w narodzie? Przecież Jezus narodzony nie pragnie twojej korony. A tymczasem przy żółweczku w stajence nad dziecią czuwa Matka Boża.
Mały Jezus wyciąga swe dłonie, rzewnie słodko uśmiecha się do niej, a pod szopką mali pasterze tym widokiem umacniają się w wierze. Przybyłem tutaj z dalekiej arabskiej krainy, by usłyszeć miłą dla ucha nowinę. Odjadę do siebie pełen mocy i wiary, ale przybyłem tutaj też i po to, by jako królowi dziś w ofierze złożyć tę szkatułę, co zawiera złoto. Witam cię na ziemskim padole. Witam cię, choć na skromnym pachole. Składam oto kadzidło wodne, aby tą drogą kroczyć, drogą wiary, miłości i nadziei. Długie tygodnie do ciebie jechałem, przez góry, doliny i morza. Dziś pragnę uczcić i w tobie człowieka, więc przyjmij ten dar miry gorzkiej. Dla siebie zmiłowania twego tylko czekam, o nic więcej nie proszę. A my co naszemu Jezusowi damy? Pustka w naszych kieszonkach, nic nie mamy. Ani myśmy królowie, ani możne panie, co my naszemu kochanemu Jezusowi damy? Ja mu dam własny barani kożuszek. A ja serek i jajka w kołbiance. A ja garnek świeżej śmietany. Nic nie warte nasze dary, jeśli mu kolędy nie zaśpiewamy. Wszyscy się radują bo czystego serca, tylko Herod smutny jako przeniewierca, ale dobry Jezus może mu przebaczyć. A więc niech kochał do nas przyjść, czy może wśród radosnych i pobożnych pieni jego twarde serce także się odmieni. I tak kończą się jasełka. Już na dworze zmierzchka zapada, w górze świeci gwiazda blada. Niech wam przypomina do Betlejemu drogę. Czas się żegnać, czas odchodzić. Idźmy przez życie z upojem, omijając drogi śliskie, to co brzydkie, to co niskie. Biegnijmy do mety żwawo, torem prostym, drogą prawą. A na pewno dopomoże Pan Jezus i Matka Boża. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda.
Niedziela 29 grudnia to święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Na zakończenie roku kalendarzowego wieczorem 31 grudnia zapewne we wszystkich parafiach sprawowane będą msze święte połączone z nabożeństwem przebłagalno-dziękczynnym. Dla osób, które może nie mają zorganizowanego tego wieczoru, jest to doskonała okazja, aby podziękować Panu Bogu za czas, który jest za nami i poprosić o pomyślny przebieg tego, co czeka nas w nowym 2014 roku. 1 stycznia to uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. To dzień modlitw w intencjach naszej Ojczyzny. Tego też dnia można uzyskać odpust zupełny poprzez publiczne odśpiewanie czy też recytację hymnu do Ducha Świętego. O Stworzycielu, Duchu przyjdź. Przed nami pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Drugi dzień stycznia to dzień spotkań papieskich. Te spotkania, przypominam, odbywają się co miesiąc w parafii Matki Bożej Fatimskiej przy Tamie. 2 stycznia początek o godzinie 17:30. W tej samej parafii 4 stycznia będzie miała miejsce sobota fatimska. Rozpoczęcie o godzinie 16:00. Przewidziany koniec tego spotkania to godzina 17:30. Jeśli jesteśmy już w klimacie spotkań fatimskich, to również duszpasterze Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, ojcowie Franciszkanie przy Placu Wolności, zapraszają na mszę świętą i nabożeństwo fatimskie również 4 stycznia o godzinie 8:00. Również 4 stycznia, tym razem w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla we Włocławku, będzie miało miejsce spotkanie dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Początek tego spotkania to godzina 17:00. Każdorazowo niedziela wypadająca po świętach Bożego Narodzenia to niedziela świętej rodziny Józefa, Marii, Jezusa. W tym roku liturgia oferuje nam słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przez chwilę wsłuchajmy się w brzmienie tych słów. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miał się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. I tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Mateusz prezentuje nam epizod, smutny epizod konieczności ucieczki świętej rodziny zasadniczo tuż po narodzeniu małego Jezusa. Ucieczki przed niebezpieczeństwem, jakie groziło małemu Jezusowi ze strony sparaliżowanego strachem Heroda. Mimo że sytuacja, o której słyszeliśmy przed chwilą, jest niebezpieczna, niezaplanowana, a odpowiedź na nią sporadyczna, nieprzygotowana, to jednak trzeba powiedzieć, że na pewno odpowiedź ta nie była ani bezmyślną, ani zgubną. Patrząc na ten tekst, możemy bez wątpienia stwierdzić, że posłuszeństwo słowom Bożego wysłannika, w tym przypadku anioła, który przyszedł we śnie do Józefa, i pośpiech w ich realizacji to klucz do happy endu. Boże Narodzenie to nie wydarzenie o cukierkowatych i maślanych oczach, ale to wyraźny znak przypominający o nieustannej konieczności czuwania. A ucieczkę do Egiptu, no i powrót z niej, to także przypomnienie dla nas, że Jezus przyszedł na ten świat,
aby zajrzeć do mojej krainy niewoli i niedoli i aby mnie stamtąd zabrać, wyprowadzić i zbawić.